czepiasz kolana, jak już tyle czasu siedzisz, patrzysz, już właściwie o tych struktur, co cię uczyłem, ciach, ciach, już idziemy, tutaj już jest ten, widzisz? Stop. Od razu masz łączyć sobie. Tutaj uczymy ich, jakimi sposobami można to zwizualizować bez komputera. Zbraknie prądu, albo coś tam w polu jesteśmy i nagle nie ma baterii, nie ma nic, nie? I nagle trzeba coś pokazać, wytłumaczyć zleceniodawcy czy inwestorowi i trzeba to porządnie narysować. No i o to chodzi. Te bryły, ta geometria powoduje, że nie możemy za bardzo sobie pozwolić na interpretację, ale jednak wymagam troszeczkę luzu, troszeczkę interpretacji, nawet dla architekta. Architekt powinien być artystą, powinien czuć sprawę, powinien czasami zainterpretować, podejść do tego na luzie, uważam, a modelka wyzwala takie, czy w ogóle model wyzwala takie emocje, takie tendencje. Ale nie. Ale wiesz, ja też to w boku. Nie rób już lalecie, piłeczek.